To miejsce za moimi plecami wielu miłośników motoryzacji na pewno kojarzy, bo jesteśmy przy słynnej szopie Szymona Banasia. Szymon to przedsiębiorca z okolic Wrocławia, zajmuje się m.in. produkcją aluminiowych elementów, głównie są to aluminiowe rusztowania. I dzisiaj z Szymonem porozmawiam o tym, jak wyglądały jego początki, jak to się wszystko zaczęło, że obecnie jest w takim miejscu. Podejmowałem kolosalne ryzyko, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Ja miałem parcie na pieniądze. Ja chciałem mieć pieniądze. Napisaliśmy razem biznesplan. Po prostu usiedliśmy przy jak to się mówi, przy balantańsie, którego ja postawiłem. Bardziej przypisują to stronę farta niż jakieś tam też umiejętności. Ja na początku z tym straszliwie walczyłem, to znaczy chciałem wszystkim udowodnić, nie, to ja to wszystko poukładałem. Straciłem zaufanie sam do siebie. Mój tato, pierwsza jego myśl, absolutnie nie w ogóle, gdzie jest z tego, nie? A ja siedzę, bierzemy. Ojciec tak patrzy w ogóle takim wzrokiem na mnie, że co ja ten? Ja mówię tak. Rozważymy propozycję. Jeszcze dwie szybkie sprawy, zanim zaczniemy. Szymon bardzo dużo nam opowiadał, co będziecie mogli usłyszeć, i wyszedł na montażu nam odcinek, który trwałby 2 godziny i 20 minut. Wiem, że duża część z Was chciałaby zobaczyć jak najwięcej, dlatego takie wyzwanie i prośba do Was. Jeżeli ten temat faktycznie Was interesuje, no to zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie pod tym filmem kciuka w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie ponad 2500 kciuków w górę, no to od razu publikujemy też drugą część, w której będą te sceny, które nie trafiły do dzisiejszego odcinka. Druga sprawa. Zapytałem Szymona, jaką cenę musiał zapłacić za tak duży biznesowy sukces. Czy można było uniknąć tej ceny? I Szymon zaczął mi opowiadać o jednej rzeczy, którą mógł zrobić inaczej, którą mógł zmienić. I to była rzecz, o której dokładnie w tej książce pisał w swoim rozdziale Lesław Blacha i Wojciech Bizu. To jest książka Finansowa Zmiana. Napisały ją 25 przedsiębiorców. To są praktycy, którzy mają swoje firmy. Żaden ze współautorów nie wziął za napisanie tej książki pieniędzy, więc to nie jest tak, że oni ją pisali, żeby zarobić na książce. Nie, to są po prostu rzeczy, które mogą Wam pomóc przejść w swojej firmie na kolejny poziom. I to jest książka, w której ja ich zapytałem, jaka jedna rzecz najwięcej zmieniła w ich biznesie i najmocniej wpłynęła na podwojenie ich zarobków. Także 25 konkretnych strategii, które możecie brać, próbować wdrożyć w swojej firmie, bo mogą po prostu bardzo dużo zmienić. Także to są tematy, które się powielają i u Szymona, i u autorów tej książki. Także wejdźcie sobie na stronę finansowazmiana.pl, zamówcie tą książkę, to Wam się bardzo przyda, bo takie nagrania, które robimy w całej Polsce, są możliwe właśnie dzięki naszym klientom i dzięki partnerom kanału. A partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, oraz Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce. Zapraszam Was na pierwszą część rozmowy z Szymonem. Wiemy, że zajmujesz się m.in. produkcją aluminiowych rusztowań. Powiedz, jakie to są jeszcze produkty oprócz rusztowań? Generalnie jest to całe zaplecze dla branży budowlanej. Zaczęło się od małych konstrukcji w ogóle aluminiowych, potem przeszło właśnie jakby do rusztowań w całości, coraz szerszej gamy komponentów pełni systemowych. Potem doszły jeszcze bardziej zaawansowane produkty stricte również dla branży budowlanej, ale to już mówimy o dla betonu, czyli szalunki. Bardzo duże szalunki stropowe, szalunki ścienne. Potem doszły z automatu jeszcze drabiny aluminiowe. Nazywa się to konstrukcjami do pokonywania jakby wysokości, prawda? Czyli mamy na przykład platformę, do tego specjalnie skonstruowaną drabinę lub schody, kolejną platformę. W największej mierze jest to tylko i wyłącznie aluminium, natomiast skupia się to na technice wysokościowej, tak by można powiedzieć, czyli pokonywaniu tych poziomów i wysokości, bo na tym bazujemy. Na przykład klatki schodowe aluminiowe, które są stricte konstruowane, jak mamy potężny magazyn się buduje, prawda, i do pokonania całej ściany 20-25-metrowej czasami, i oni budują sobie dach na samej górze, już tam wykładają odpowiednio tymi panelami i jest specjalnie dobudowana klatka schodowa, i to jest cały system. W jakim modelu działacie? Do Was zgłasza się klient i Wy dla niego? Na przykład, nie wiem, czy to są Waszymi klientami, są firmy budowlane, czy to są jakieś dystrybutorzy? To jest tak naprawdę zamknięte w bardzo wąskim, hermetycznym gronie. Moim klientem przede wszystkim jest najczęściej firma, która ma własną markę. Jest rozpoznawalna na całym świecie na przykład i my produkujemy dla niej pod konkretny projekt danego modelu właśnie jakiegoś rodzaju konstrukcję i to idzie dosłownie ilościami takimi nawet nie tyle hurtowymi, co bym powiedział przemysłowymi. Wysyłamy to do nich, oni to już dystrybuują na cały świat. Także my w ogóle nie obsługujemy rynku
docelowego. Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z klientem końcowym. Niejednokrotnie między nami a klientem końcowym jest jeszcze co najmniej kilka firm. Bywa, że i 3, 4, 5. Także to nigdy nie działało w taki sposób, że myśmy obsługiwali bezpośrednio klienta końcowego. Najczęściej są to dystrybutorzy, tudzież właśnie potężne firmy, również produkcyjne, które od nas dostają skonkretyzowane komponenty, albo firmy handlowe, ale to już bardzo, bardzo rzadko. Najczęściej właśnie taka duża dystrybucja. My działamy z firmami, które od lat są naszymi klientami i przez to, że nam zaufały na początku naszej drogi, to teraz jakby my odwdzięczamy się tym samym, że my nie chcemy przyjmować klientów z zewnątrz. Po to, żeby wspólnie rosnąć, czyli my rośniemy dzięki tym, że oni prowadzą marketing. Popatrz na to w ten sposób, że jakby oni prowadzą wszystkie akcje związane z pozyskaniem tego klienta, tak? Wtedy do mnie ten klient nie trafia, bo ja nie robię tego kompletnie. I to jest model biznesowy, w którym ja działam, czyli ja jestem producentem, początkiem tego całego łańcucha. To, co nas najbardziej interesuje, to jak wyglądały początki, jak to się wszystko zaczęło, czyli cofamy się do momentu, gdy Szymon ma 18 lat. Co robiłeś? 18? Ale w ogóle pierwsza praca no to była po zdaniu prawa jazdy i uzyskaniu kategorii B, praca na busach. Jeździłem jako kierowca busa. Nie ma tu żadnej jakby tajemnicy. Wylatywałem do Wielkiej Brytanii na zlecenie. Dostawałem gotowy transport w postaci busa, na przykład z przyczepą, bo jeszcze miałem prawo jazdy B plus E. Przepraszam. Busa z przyczepą i przywoziłem go do Polski, po czym znowu wsiadałem w samolot i przywoziłem kolejny taki zestaw i tak kursowałem, można powiedzieć, między Wielką Brytanią a Polską przez okres około roku. Następnie znalazłem pierwszą pracę na etacie, takim typowym etacie, który wyglądał jak praca 8-16 w biurze. Sprzedawałem, byłem przedstawicielem handlowym, sprzedawałem sprzęt gastronomiczny. Przepracowałem tam, bo się mylę, 6 miesięcy. Znalazłem kolejną pracę również w tej samej branży. A że miałem jakieś tam doświadczenie z tej, że byłem pierwszej, nie ukrywam, że też oferta była bardzo ciekawa, jak na tamte czasy, bo dostałem samochód służbowy, dostałem region i mogłem się gdzieś tam wykazać. Czyli byłeś handlowcem? Tak, dokładnie. Nie dało mi to jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale coś tam udało mi się, że tak powiem, podpatrzeć i tu ciekawa rzecz, ogólnie z branży gastronomicznej od strony produkcji, dlatego że ta pierwsza firma była tylko handlowa, a druga nie dość, że była handlową firmą, to też miała swoją własną produkcję, więc mogłem już podpatrzeć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o stricte produkcję dla branży gastronomicznej, to gdzieś tam mi świtało w głowie. Bo to była stal nierdzewna, prawda? Dosyć, nie ukrywam, że fajne rzeczy. I też proste w produkcji, jak blaty, zwykłe stoły kuchenne i tak dalej. Już zaczęło mi coś tam świtać, że może coś bym chciał takiego robić, wykorzystując, bo zawsze miałem w głowie to, że no jak coś będę robił, no to fajnie by było pociągnąć za tym swojego ojca, bo on był spawaczem, no i miał fach w ręku, którego też mnie uczył. No i fajnie by było chociaż sobie nawet, nie wiem, no dorobić, tak, po godzinach. Znaleźć jakiś taki sposób, który pozwoli zarobić parę groszy więcej. Oczywiście w międzyczasie studiowałem zaocznie, bo na studia dzienne nie było możliwości, ze względu na to, że ja chciałem pójść do pracy i zarabiać. Więc co? Więc uwiązałem się z kredytem studenckim i opłacałem prywatną uczelnię. I pracowałem. W międzyczasie na studiach poznałem swoją obecną żonę, i odwiedzając ją jednego dnia w jej firmie, w której ona pracowała, jakby musiałem tam zaczekać trochę dłużej, bo jeszcze kończyła swoją pracę, miałem raporty i ona do mnie mówi, idź tam sobie na magazyn, pogadaj z moim bratem, poczekaj, ja skończę i pojedzie. Łaziłem po magazynie i rzuciło mi się w oczy 2-3 produkty. Wróciłem do domu, usiadłem z ojcem do stołu i mówię, jest taki element. Mówię, może byśmy spróbowali z czymś. Może byśmy po prostu spróbowali
nie wiem, od najprostszego, czy tam, albo inaczej, spróbujmy od najbardziej skomplikowanego. I tak się stało. Zaczęliśmy od tego najbardziej skomplikowanego. Wiadomo, on wymagał, był czasochłonny, był kosztochłonny, ale też powodował, że można było przy niewielkiej ilości, dosłownie kilku czy kilkunastu sztuk, już coś zarobić, tak? Nie trzeba było mieć efektu skali. To jest bardzo istotne na początku, żeby próbować znaleźć jakiś tam element, który daje no, zarobić, bo przecież w garażu nie osiągniesz efektu nagle 100, 200, 300, 500 sztuk, bo to jest po prostu nierealne. Musisz mieć taki produkt, który wykonasz ręcznie, na przykład 1, 2, 3, 5, ale na tyle na tym zarobisz, żeby na przykład następnych już móc gdzieś tam się podeprzeć, na przykład czy kogoś wziąć do pomocy, czy nawet spróbować w jakiś sposób przyspieszyć cykl produkcji, no już zrobić 10, tak? I to tak krok po kroku stopniowo. I od tego dokładnie żeśmy zaczęli, w garażu takim jak ten, bardzo podobnym, 7 na 5 metrów. To były już jakieś elementy związane z rusztowaniami? Tak, tak, ale to wiesz, to po prostu były w ogóle jakieś pojedyncze małe konstrukcje. To nie byliśmy w stanie zrobić tego, co teraz, to nawet nie ma o czym mówić, tak? Nie mieliśmy ani wiedzy, jakby techniczna wiedza była. No ale właśnie to, co powiedziałem na początku, nie było żadnego doświadczenia, nic, więc my żeśmy bazowali w ogóle na jakby gotowych, mieliśmy jakby stare w ogóle elementy takie połamane, tak? Które gdzieś tam były używane na budowach. Myśmy z tego zbierali wymiary, patrzyli jak, w jaki sposób to można zrobić, jak to można zmienić. Przecież nie mieliśmy maszyn, żeby w ogóle wykonać zaawansowane jakieś części, więc trzeba było te części zrobić metodą chałupniczą młotka i przecinaka. Więc to wyglądało bardzo topornie. To można powiedzieć, że to nijak się miało do takiego kształtu, jak jest teraz. To jakbyś wziął i dosłownie wyciosał młotkiem i siekierą z jakiegoś takiego kawałka i to aluminium. I to, ciężko jest mi w ogóle to opisać, jaka jest różnica, ale to jest proces ewolucji, który się przechodzi przez lata, prawda? Natomiast właśnie ten początek był właśnie taki. I jakby pierwsze sztuki, które robiłem, no to dosłownie to było 4, 5, 10, 15. To tak się zaczynało. I próba sprzedaży tego wyglądała tak, że po firmach, które właśnie tym jakby sprzedawały ten towar, jeździłem i z zapytaniem, czy nie chciałyby kupić. I często było tak, że się odbijam od ściany, no bo a ile pan tego ma? No my to, a panie, to 10 sztuk, to nie, to pan to chociaż 40, 50, żebyśmy w ogóle, a ile pan tego może zrobić miesięcznie, bo przecież potrzebujemy dostawcy stałego, a nie tak, że pan nam dowiezie i co, następna dostawa za 2 miesiące, no to tak nie działa. No też ludzie pytali, wiadomo, ludzie pytają jakieś dokumentacje, czy coś mamy. Też żeśmy się z tym zderzyli, jakby o ścianę żeśmy się rozbili. Problemów było mnóstwo na początku. Można powiedzieć, że ja nie traktowałem tego w ogóle jako firmy, która przyniesie nam taki rozwój, że gdzieś tam, że w ogóle zaistniejemy. Cały czas idea była taka, że studia studiami, a praca na etacie, bo ja cały czas jeszcze pracowałem na etacie. Mój ojciec też pracował na etacie, a myśmy to jakby robili w wolnym czasie, który nam zostawał. I z tego miksu wymyśliłem sobie, że no wiesz, tu coś zarobię, tu coś zarobię. W przyszłości jak skończę studia, no to pójdę do lepszej pracy na etacie, no, ale też dalej będę sobie ciągnął. Nigdy nie sądziłem, że będę przedsiębiorcą. To w ogóle nie był plan. W ogóle. Miało być spokojna praca, właśnie mówię, taka, która daje stabilność i jakieś tam dorobienie sobie paru groszy do budżetu. To, co zabija na początku każdy biznes, to są wysokie koszty. Dzisiaj startując, ja wiem, że to, co by mnie dobijało, to są wysokie koszty. A wtedy, jak wystartowałem, no to tych kosztów po prostu nie było. No, garaż nie generował kosztów, tak? Materiały trzeba było po prostu kupić materiał, przerobić go, sprzedać, zainkasować zysk i powtórzyć. Z tego zysku po prostu musiało wystarczyć na początek, jeżeli powiedzmy nie chciałem nic zarabiać dodatkowo, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, no to po prostu mam inną pracę, zarabiam, jest ok, no to nie będę sobie tych pieniędzy brał, bo po co mi one, spróbujmy coś gdzieś tam polepszyć. I dzięki temu, krok po kroku, żeśmy to poprawiali. Ale to dosłownie było, zrób, kup, przerób, sprzedaj, powtórz. W taki sposób. I spróbuj dołożyć coś, nie? Ilość, zwiększyć marżę, może coś się uda zoptymalizować. Komfort na tym polegał, że to nie generowało żadnych uciążliwych kosztów. Oczywiście musieliśmy założyć firmę, no przecież nikt nie kupił od nas tego bez faktury.
firmy działają niestety tylko, znaczy niestety, no po prostu tak to działa. Trzeba mieć firmę, więc trzeba było zapłacić ten ZUS, trzeba było zapłacić te pierwsze wszystkie, że tak powiem, obowiązkowe składki. Ale chodzi o to, że nie było jakichś tych kosztów takich, gdzie na przykład teraz ludzie zakładają firmę, od razu wiadomo, administracja, marketing, to wszystko bardzo mocno, bardzo szybko zżera, na przykład początkowy kapitał, nawet jak coś odłożyłeś, nie? A w moim przypadku tego po prostu nie było, bo my żeśmy robili wszystko sami. No, ludzie mnie pytają, a jak pozyskiwałeś klientów? Normalnie. Nie miałem samochodu, to szedłem do kuzyna, pożyczałem jego busa, pakowałem 3 sztuki na samochód i jechałem po Polsce, od drzwi do drzwi. Z pierwszym klientem w Niemczech było tak samo. Szwagier mi pomógł, bo nic po niemiecku kompletnie nic nie umiałem powiedzieć słowa. Zapakowaliśmy to do busa. Wtedy to był ojciec mojej dziewczyny. Wyobraźcie sobie, od ojca mojej dziewczyny pożyczyłem busa. Wiem, szwagra, albo teraz on mnie wziął i pojechaliśmy do Niemiec. Z jednym podestem, żeby pokazywać go potencjalnym klientom. I tak dokładnie wyglądały początki. Od drzwi do drzwi, od firmy do firmy. Pukanie, tu jest próbka, zobaczcie, wygląda, co wam się podoba, co wam się nie podoba. 95% nie. 5% klientów to tak. Może, ale nie do końca. Jak jeszcze to poprawicie, jak jeszcze tamto poprawicie. Kolejny etap. Poprawka, poprawka, poprawka. Rok na przykład ewolucji, tak? W tym czasie sprzedawałem do klientów w Polsce, którzy gdzieś tam się pojawili, którzy właśnie chcieli po te kilka, kilkanaście sztuk. I tak powoli, kroczek po kroczku. No ale cały czas był ten, no trzeba gdzieś jeszcze szukać tych klientów, żeby ich tam, że tak powiem, do siebie... Nie byłem w stanie ich przyciągnąć, tak? No bo w jaki sposób? To jest tak specjalistyczna branża, że nawet jakbym zainwestował w stronę internetową czy coś, to nie jest proste. To tak, ja nie przyciągnę, nawet dzisiaj wiem, że z internetu tak sobie klienta od razu no nie przyciągnę. To mówię, to jest hermetyczna branża, specjalistyczna, więc to bardziej targi. No właśnie, no to targi, tak? No, przecież się na targach nie wystawię, bo nie mam z czym. Z jednym produktem, koszt targów kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdzie ja w kieszeni miałem parę tysięcy. Bez szans. Więc trzeba było po prostu czekać na odpowiedni timing. Czyli znowu robimy, jeździmy, ale przecież nikt mi nie zabroni pojechać na targi szukać odbiorców potencjalnych, tak? No właśnie, no to samochód i targi budowlane. Tu, tam, siam, po prostu. Czyli pojechałeś jako uczestnik po prostu. Dokładnie, chodziłem od tego, co poznawałem. Poznawałem firmy, które to produkują, poznawałem rozwiązania lepsze i zaczynałem w ogóle jakiekolwiek rozmowy z nimi, tak? Że może bym chciał to dla was robić, a może mógłbym dla was to robić. No i wiadomo, jedne firmy mówiły, że nie kompletnie, bo jesteśmy, wiesz, no name, nikt nas nie zna. Inne firmy mówiły, że okej, możemy coś spróbować, pokażeć jaką macie jakość, no to może coś wam zlecimy. No to jedno zlecenie wpadło, drugie jakieś, ale to było takie bardzo organiczna praca. Tam nie było czegoś takiego, że mówię, wielkie kampanie, akcje marketingowe, broszury, foldery. Ja wchodziłem z telefonem, pokazywałem zdjęcie z telefonu. No przecież nie wezmę jakiegoś elementu ze sobą 3-metrowego i nie pojadę na targi, bo to jest po prostu technicznie niemożliwe, tak? No to z telefonem i pokazuję im w telefonie zdjęcie albo podrukowane na tych, nie? Mówię, słuchajcie, no takie rzeczy robimy. Ja wiem, no ktoś by powiedział, no idiota, nie? Kompletnie nieprofesjonalne podejście. Ale ja wtedy o to nie dbałem. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, jak to się robi. Więc robiłem tak, jak czułem, że jest okej. Z perspektywy czasu wiem, gdzie popełniłem błędy, ale to były takie po prostu błędy młodości. To można powiedzieć choroby wieku dziecięcego każdej firmy, która gdzieś tam startuje. Natomiast kompletnie się tym nie przejmowałem, nie zrażałem się tym, że pakuję jakieś tam podesty na starego busa i wywożę. Nie dbałem o to. Jakby z garażu przeszliśmy do stodoły, w której, no ja się śmieję, że drzwi to wyglądały tak, że jakbyś dobrze popatrzył, to na przestrzał wszystko było widać, nie? Ze starych desek podpartych takim długim, długą rurą, żeby się nie otwierały. Ale tak to musiało wyglądać. I wyobraź sobie, że tam przyjeżdżali niektórzy klienci, nie? I ci klienci, to jest najpiękniejsza rzecz w tej chwili, bo ci klienci, niektórzy dalej ze mną są. To są właśnie ci, o których mówię, że to są moi partnerzy, to nie są moi dystrybutorzy, to są moi partnerzy już na takim etapie, gdzie oni sami mają własne produkcje i tak dalej. My po prostu kooperujemy między sobą na bardzo dużym poziomie.
Ale dokładnie tak to wyglądało. Oni tam przyjeżdżali, wiecie, zobaczcie, jak zobaczyli tą stodołę, nie? No to tak poskrobali się w głowę. Ale wielu z nich dało mi wtedy szansę. Bo ja po prostu mówię do nich, nie skupiaj się na tym, jak to wygląda, tylko skup się na tym, co ja chcę Ci dostarczyć. Ja Ci to dostarczę w takiej jakości, w takiej cenie. Jeżeli Tobie to będzie odpowiadać, to po prostu róbmy to dalej. I oni powiedzieli, okej. Jeżeli będzie powtarzalność, jeżeli będzie cena, jakość i tak dalej, okej. Nie ma problemu. Będziemy to robić. I wtedy dochodzi do kluczowej decyzji. Czy poświęcasz się w 100% i zaczynasz wierzyć w ten projekt tak definitywnie, czy cały czas zostawiasz sobie jakiś tam backup, że dobra, to jednak etat jest bezpieczniejszy i zostaję na tym levelu, tam sobie zrobię to, to, to i to, będzie dobrze, bo będę miał ten, można powiedzieć, balans, taki bezpieczeństwo. W moim przypadku jakby, no po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu dalej ciągnąć tego w taki sposób, bo albo podejmę teraz to ryzyko, albo wiecznie się będę zastanawiał, czy może popełniłem błąd, nie robiąc tego, tak? Żałował. Wolałem, wyszedłem z założenia, że wolę żałować, że podjąłem ryzyko, niż go w ogóle nie podjąć. I to był nie tyle kluczowy jakiś tam moment taki, bym powiedział, że on jakoś drastycznie zmienił moje życie, tylko po prostu pchnął mnie w taki sposób, że no już teraz trzeba, nie? Po prostu teraz trzeba, no bo skoro wziąłeś zobowiązanie, tak? Ja już wtedy byłem żonaty, miałem syna, więc dla mnie to był taki moment, że no teraz już trzeba, już nie ma odwrotu. Odpowiedzialność, która gdzieś tam się siedziała mi na plecach, powodowała, że nie mogłem się wycofać. Nawet jak już miałem takie momenty zwątpienia, a bywały, no to po prostu nie było, bo wiedziałem, że wziąłem na siebie pewne zobowiązania i muszę, tak? To też działa bardzo mocno mobilizująco. W momentach, w których właśnie wiem, że gdybym nie podjął takiego ryzyka, a miał zawsze backup w postaci tego, że przecież wiesz, jest etat, jest coś tam, czyli jest bezpieczna baza, to ten nie cisnąłbym tak mocno, bo wiedziałbym, że zawsze mogę gdzieś tam się, wiesz, wycofać i no przecież nic się nie stanie, tak. Nie braliśmy żadnych jakichś większych zobowiązań, więc mówię finansowych, więc to też nie było tak, że nagle trzeba tyrać, żeby coś spłacić. Pojawiło się to w momencie, w którym rzeczywiście potrzebny był taki już pójście ostrzej, no to potrzebny był pierwszy kredyt konsumpcyjny, bo przecież wtedy nikt nam nie chciał dać kredytu inwestycyjnego, bo firma jest za młoda. Ani ja nie miałem de facto na takie rzeczy zdolności, ani mój ojciec, więc co żeśmy robili? On jako osoba fizyczna i ja jako osoba fizyczna braliśmy kredyty gotówkowe, bo innej opcji nie było, i pakowaliśmy firmę. Obróciliśmy tym bardzo szybko, spłaciliśmy ten kredyt przedterminowo, więc rosła nam zdolność, braliśmy kolejny. I tak cały czas, po prostu, czyli wziąć kredyt, obrócić nim, podpisujesz umowę na nim 24 miesiące, obracasz nim na szybko w 3-4 miesiące, no, potrzebowaliśmy na szybko na materiał, tak? Przecież nikt Ci nie da teraz, załóżmy, dostaliśmy zamówienie, pierwsze, większe, no to skąd wziąć materiał? No trzeba go kupić, ale nikt Ci nie da na termin, bo Cię nikt nie zna. No musisz gdzieś zapłacić, no to co? No, nie mam kapitału, nie mam skąd wziąć. Od znajomych można było pożyczyć, ale to można było pożyczyć kwotę typu parę tysięcy złotych. Zakup 2 ton aluminium równał się kwocie 23 tysięcy złotych minimum. No to a gdzie jeszcze wszystkie inne rzeczy potrzebne, tak? Nity, jakaś sklejka, jakieś inne rzeczy, w ogóle to jest abstrakcja, tak? Drut spawalniczy, gazy. To było wtedy jakby takim momentem, że ja się zacząłem zastanawiać, czy jak to wszystko zacznie hulać, no to co ja, czy ja sobie w ogóle poradzę? Przecież ja nie mam żadnej szkoły, ja nic nie wiem, ja nie umiem, ja nawet nie wiem, jak to rozliczyć, nie? Te początki były pełne wątpliwości i to nigdy uważam, że nie ma kompletnie szans, żeby ktoś wszedł w dany biznes, tak jak to się mówi, z buta, z kopyta i on wszystko wiedział i od początku szło tak, sky is the limit, jedziemy po swoje. To tak po prostu nie funkcjonuje. Jest mnóstwo właśnie wątpliwości i mnóstwo farta przy tym wszystkim. Ja cały czas to będę podkreślał, bo to, co ja zrobiłem oprócz jakiejś ciężkiej pracy, to pierwszym czynnikiem decydującym, że ta firma w ogóle zadziałała, to byli ludzie dookoła. Dlatego, że miałem ojca, który umiał po prostu to pospawać, czyli miał zaplecze techniczne, wiedział, jak to można zrobić, tak?
trafiło mi się dosłownie. Byłem w dobrym momencie, w dobrym czasie na magazynie wtedy, już u swojej dziewczyny, tak, teraz obecnie żony. I trafiłem produkt zupełnie przez przypadek, bo go akurat szwagier przeładowywał. Zobaczcie, ile rzeczy, po prostu to był zwykły zbieg okoliczności. Gdzie ja po prostu miałem zwyczajnie szczęście, że znalazłem się w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Potem kolejni ludzie, którzy gdzieś się trafili, tak, po drodze całej tej. Wystarczy wyjąć jeden klocek z tej układanki i to by się wszystko zawaliło. Dlatego też uważam, że warto mówić o doświadczeniach, jakie tam na przykład mam, ale uwierzcie mi, nawet gdybyście teraz, uważam, wzięli mój przykład i zrobili kopiuj w klej, to efekt może być zgoła inny, totalnie fiasko i porażka. Bo jest mnóstwo czynników, które determinują, a są kompletnie niezależne od nas. Jedziemy teraz do firmy Szymona. Sąsiad zaczął wiercić, także musieliśmy się przenieść. Szymon, bardzo dużo wątków poruszyłeś, ale ja bym chciał jeszcze bardzo mocno wrócić do tego momentu, gdy byłeś na magazynie w firmie, w której pracowała Justyna. Mhm. Powiedz mi, co wtedy u Ciebie zaskoczyło? Dlaczego Ty stwierdziłeś, że będziemy produkować właśnie takie elementy, a nie na przykład coś związanego z kuchniami przemysłowymi, bo w tej branży też miałeś już jakieś doświadczenia. Dlaczego akurat dokładnie, dokładnie tak kombinowałem. Ja pierwsze myśli moje krążyły wokół jakichś tam elementów ze stajni rdzewnej dla branży gastronomicznej i to było takie moje w ogóle jakby clue, gdzie ja wieczorami jak siedziałem z ojcem gdzieś tam przy piwku, że coś tam może to byśmy, a może tamto, bo to widziałem tutaj, żeśmy montowali, a to jest łatwe do zrobienia, wtedy moglibyśmy jakąś tam kooperację może zacząć z tą firmą, w której pracuję, tak? Czyli szukałem punktu zaczepienia, bo nie chodziło o sam produkt, żeby go mieć, tylko żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia już do sprzedaży, bo jak wiecie, pomysłów każdy ma wiele, pomysłów bardzo często się gdzieś rodzi w głowach ludziom ciekawych, mnóstwo, ale nie ma tego punktu zaczepienia, gdzie nawet jak wie właśnie, jak to zrobić, to gdzie to potem sprzedać. Komu, za ile. I tutaj też nie było żadnego planu i ja nie będę tego ukrywał, że tu jakieś wielkie były co do tego koncepcje. Ja ten produkt zupełnie przypadkiem wpadł mi w ręce. Tak jak powiedziałem, byłem na tym magazynie i ja przeładowywałem go ze szwagrem po prostu. Ja go miałem w rękach. Mówię, co to jest, nie? I od tego się rozmowa zaczęła w ogóle. I w taki sposób, jak wróciłem już po prostu do domu, mówię, słuchaj, tato, jest, zrobiłem zdjęcia oczywiście tego, no pierwsze co zrobiłem zdjęcia, mówię, jest taki jakby taki element, nie? Może byśmy coś z nim wykombinowali, co ty o tym myślisz, nie? Czy jesteśmy w ogóle w stanie coś takiego skonstruować u nas w garażu? On mówi, no wiesz co, ja tutaj nie widzę technicznie jakichś wielkich problemów, ani też skomplikowania, natomiast no będzie trzeba to będzie potrzebne tamto, nie? A skąd to weźmiemy, a skąd tamto? No mówię, wiesz co, no, generalnie mówię tak, to prosta sprawa. Weźmy nawet z najprostszej hurtowni, tak? Elementy aluminiowe, no bo wtedy nie znasz jeszcze producentów w ogóle takich rzeczy, nie? No do hurt. I tyle. I jakby ja naprawdę w ogóle kompletnie nie miałem pomysłu na to, że to akurat będzie ten element. To był kompletny przypadek. No bo nad tym się zastanawiałem, czy ty robiłeś jakąś taką analizę, nie, naprawdę. Widziałeś w tej firmie, że to się opłaca, nie? Że w ogóle idzie. W ogóle, właśnie nie, myśmy nie mieli żadnego feedbacku, że słuchajcie, to jest dobry punkt zaczepienia czy coś. Absolutnie. Często właśnie mówisz o tym przypadku, o szczęściu, ale też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo tutaj widzowie mogą sobie siedzieć, oglądać YouTube'a i stwierdzić, a ten Banaś to miał farta, ja nie mam, to będę sobie dalej oglądał YouTube'a. Więc to bym chciał, żeby to wybrzmiało, że żeby właśnie ten przypadek i to szczęście mogło mieć miejsce, no to trzeba coś robić, trzeba pracować i trzeba je robić. Zgadza się. Szczęściu trzeba pomóc. To jest... Ja po prostu nie lubię... Może inaczej. Często ludzie do mnie mówią, że za bardzo odsuwam od siebie sprawczość, czyli że zrobiłem coś, a nie potrafię powiedzieć, że tak, to jest moja zasługa. Ja po prostu nie lubię sobie przypisywać tych zasług, natomiast faktem jest, że tak, owszem, oprócz tego szczęścia i oprócz tego wszystkiego, co mi się przytrafiło, dołożyłem od siebie dużo pod kątem takiej organizacji, może nie tyle organizacji, co próby połączenia tych wszystkich ze sobą aspektów, tak?
bo mój tato na przykład tak on powiedział, on się nie chce zajmować rzeczami w ogóle w firmie związanymi z jakimiś tam kwestiami, czy to zarządczymi, czy to w ogóle organizacją finansową, od strony finansowej, czy kwestiami takimi jak zatrudnianie później ludzi. On po prostu tego nie chciał robić, bo czuł się jakby, że to nie są jego kompetencje i tak, więc ja to musiałem wszystko przejąć. Negocjacje z klientami robiłem od początku ja, zakupy materiałów wszystko robiłem ja, no bo to było po prostu niezbędne do tego, żeby w ogóle jakkolwiek można było się rozwinąć. Czyli ja musiałem w jakimś stopniu spróbować zdobyć te takie miękkie, prawda, kompetencje, żeby tym potem właśnie zacząć zarządzać, żeby mieć jakiekolwiek zaplecze, bo ja już wiedziałem wtedy, że okej, od strony technicznej mam wsparcie. Od strony takiej stricte bym powiedział merytorycznej, biznesowej też, bo Justyna mi bardzo dużo pomogła. Przecież to jest właśnie to, że ona pracowała w firmie na jakimś tam stanowisku, które dawało jej też umiejętności. Ona już wiedziała chociażby właśnie kwestie takie jak fakturowanie, jak takie bym powiedział twarde skille związane z prowadzeniem działalności od strony takiej bym powiewiedział administracyjnej. To jest dobre słowo, administracyjne. W branży też poznała od środka. Tak, i właśnie to jest, właśnie o tym mówię. Zobaczcie, z jednej strony mam ojca, który umie to wyprodukować, z drugiej strony mam żonę, która wie gdzie sprzedać, jak ugryźć, w którym momencie gdzieś tam wrzucić to na rynek. Więc mam wiedzę, która jest niezbędna, a ja to umiem tylko ze sobą połączyć i tam, gdzie znalazłem dla siebie największe pole do pracy, to były negocjacje z dostawcami. Ja siedziałem wieczorami i przeczesywałem internet w poszukiwaniu dostawców. Mówię tutaj o aluminium, o nie wiem, nitach, jakichś takich absolutnie kluczowych rzeczach podstawowych, które są nam potrzebne do produkcji. I co robiłem? Mailowałem, pisałem co wieczór dziesiątki maili, jak nie setki, z zapytaniami. Na konkretne ilości, na to, na tamto. To... Oczywiście, wiecie, klasyczna sztuka negocjacji, czyli jakiegoś tam subtelnego blefu, jak w pokerze, tak, że no jak pan mi da tyle, taką cenę, no to wezmę więcej, jak oczywiście, wiesz, zaczynanie z jakiejś tam ilości, że o dobra, no to wiedziałem, że na przykład przy dwóch paletach może zrobić taką cenę, ale przy czterech taką, no to mówię do niego, dobra, to mimo tego, że potrzebowałem jedną paletę, no to negocjowałem cenę taką, żeby mi dał jak przy czterech, żeby tam jakoś go, wiesz, może wiadomo, że nie zmusić, tylko spróbować wyrzeźbić tą cenę. I sprawdzałeś, na ile tak, faktycznie to, on może dać najtaniej. Słuchajcie, no i, ale tak to było. Na technikę. Cudowaliśmy tak, żeby znaleźć ten próg, gdzie jestem, a gdzie mógłbym być, tak? No bo co? I potem to, co powiedziałem, strategię trzeba w jakiś sposób zrealizować. Nawet jeżeli już wiem, że on może taką cenę dać, ale potrzeba kupić cztery palety. No dobra, no przecież te cztery palety jeść nie wołają, tak? To jest element stalowy i tak dalej. No to co? No to kasa. Brałem hajs z banku i na przykład był on oprocentowany, strzelam, tam na 5%, 6%, nieważne. Ale realnie mogłem uzyskać z tego zniżkę na poziomie, nie wiem, 20%, tak? Bo przecież, co zrobiłem wtedy? Wykorzystałem, że wziąłem cztery palety i powiedziałem mu, że okej, to płacę przedpłata, no to skonto jeszcze coś tam. Jakieś takie, wiecie, kombinacje alpejskie, żeby tylko wyrzeźbić to, na czym mi najbardziej zależało. No i co się okazało? Udało się, tak? No to zdobyłem jeden element. Potem drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Tak się okazało, że z początkowej ceny produktu, która wynosiła X, udało się zerwać na przykład 30 oczek w kosztach wytworzenia, tak? No i nagle, o kurde. Czyli co? Czyli efekt skali. No to jeżeli będę robił skalę, czyli będę kupował tyle i jestem w stanie to przerobić, to popatrzcie, ile na ten zarobię, tak? No to już się pojawia tak zwana przestrzeń na to, żeby zatrudnić ludzi. A jak zatrudnię ludzi, no to przecież zrobię więcej. A jak dokupię jeszcze maszyny, to zrobię jeszcze więcej. No i to już wtedy zaczyna się wizja. I teraz albo ktoś tą wizję ma, albo no po prostu wystarcza mu to, co jest. Gdzieś na etapie lat 2012 u mnie zaczęła kiełkować wizja, że rzeczywiście to może nie być firma garażowa czy tam ze stodoły, tylko że może rzeczywiście jest w tym potencjał, żeby zrobić z tego prawdziwą już taką firmę na poziomie, że to będą może nie te struktury, ale że po prostu, że
będzie całkiem fajne zaplecze maszynowe, że będzie sporo ludzi, że to wszystko zacznie kwitnąć, rozwijać się i tak dalej. Czyli to były już takie, można powiedzieć, młodzieńcza fantazja, bo też mnie ponosiła młodzieńcza fantazja, ale ona mi, tak jak powiedziałem, pomagała wykonywać jakieś takie czasami irracjonalne kroki, podejmować ryzykowne decyzje. Bez tych ryzykownych decyzji byśmy teraz nie rozmawiali na pewno, nie w takim samochodzie i to by się po prostu nie wydarzyło. Bo to, co ja potrafiłem zrobić i to, co jest moją główną cechą i uważam, że najwięcej wniosło do tego biznesu, to nie tyle moja ambicja, co takie parcie, bo ja miałem parcie na pieniądze. Ja chciałem mieć pieniądze, po prostu, żeby sobie kupić to, żeby sobie kupić tamto. Ja straszliwie chciałem po prostu zarobić kupę kasy, tylko nie dla samego faktu zarobienia sobie tej kasy, tak? Tylko ja chciałem zbudować przy tym jakieś przedsiębiorstwo, żeby udowodnić ludziom, że można, że się da. Jak już zobaczyłem, oczywiście, i to nie przyszło, to nie było na początku, że ja z taką wizją startowałem, nie? To co mówię, to przyszło w czasie. Ja wtedy sobie pomyślałem, że kurde, może jednak warto właśnie docisnąć, poświęcić się jeszcze bardziej, zrobić to, zrobić tamto, zaryzykować, żeby pokazać i udowodnić, że można, że się da, że damy radę. Tato się pukał w głowę, bo mówił, że po co ci więcej, przecież już to wystarcza, przecież firma już generuje całkiem przyzwoite jakieś tam dochody, bo możemy sobie pozwolić na to, możemy sobie pozwolić na tamto. Ja mówię, no ale wiesz, no fajnie jest zrobić coś więcej, zarobić więcej, móc sobie pozwolić na jeszcze więcej, a poza tym kwestia jest taka, no po prostu rosnąć, że jak jest szansa, to trzeba ją chwytać. No i wyobraźcie sobie, że mój tata przepracował w firmie, zanim z niej odszedł, przepracował w firmie blisko tam 20 lat, prawie, już nie pamiętam dokładnie, ale ta firma, pożegnał się z nią w 2000, około 2011-2012 roku i po dwóch latach kupiliśmy tą firmę, bo ta nasza się tak rozwinęła, że potrzebowaliśmy kolejnego miejsca i wtedy dawny szef mojego taty powiedział, że on po prostu już chciałby iść na emeryturę i chciałby tą firmę po prostu sprzedać. Nie bardzo wie, jak ją przekazać, nie ma takiej wizji na przekazanie jej, więc chciałby ją sprzedać. Czy nie bylibyśmy zainteresowani, żeby ją kupić? Mój tato, pierwsza jego myśl, absolutnie nie w ogóle, gdzie jest z tego, nie? A ja siedzę, bierzemy. Ojciec tak patrzy w ogóle takim już wzrokiem na mnie, że co ja ten? Ja mówię, tak, rozważymy propozycję, ale ja już wiedziałem wtedy, że niezależnie od tego, jaka tam cena by nie padła, ja to kupię. Dlatego, że tam były maszyny, hale, wszystko. Mój ojciec tam przepracował kupę lat, ja wiedziałem, jaki tam jest sprzęt i ja wiedziałem, już tej nocy nie spałem, bo ja już wiedziałem, że jakie tam są możliwości drzemią w tych halach, co tam nie będzie można zrobić, tak? Bo przecież to był gotowiec, mówię pod kątem infrastruktury, czyli właśnie maszyn i hali. Tam było wszystko na gotowo, tam wystarczyło tylko po prostu wejść i odpalać produkcję. A już jedną halę jakby tam mieliśmy, tylko że tam wynajmowano i tak dalej, nieważne. Chodzi o to, że po prostu to był kolejny klocek, kolejny etap. Tyle, że trzeba było wyłożyć kupę siana, bo tam ta transakcja zamykała się kwotą 2 milionów złotych. A wyobraźcie sobie, że ja wtedy miałem na koncie, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rozumiecie, kilkadziesiąt tysięcy złotych i negocjowałem zakup hali za dwie bomby. Ojciec do mnie mówi, weź, Szymuś, on tak mówi, Szymuś, idź, rozpędź się, znajdź twardą ścianę albo gdzieś jakieś drzewko, rozpędź się i przypakuj to, może ci się coś poprzestawia, nie? Ja mówię, damy radę. I co? I znowu, miałem zajebistych ludzi dookoła siebie. Brat mojego najlepszego przyjaciela, który ze mną do tej pory pracuje, jest u mnie jednym z kierowników, był dyrektorem oddziału w banku. Poszedłem do niego i powiedziałem mu, jak ja mam to zrobić? Co mam zrobić, jak mam zrobić, jak mam napisać, żeby bank dał mi na to pieniądze, nie? Ja mówię, przecież to jest nieruchomość, na pewno na hipotekę da się wyciągnąć, to jest całe przedsiębiorstwo. Przecież tam, jak usłyszałem, jaka jest cena, ja mówię, przecież jak operat szacunkowy zrobicie, to w nieruchomość wam wyjdzie sama za 1-3 miliona, plus maszyny, plus to, plus tamto. Mówię, przecież to jest do zrobienia na pewno. Się poszczuba w głowę, mówi, słuchaj Szymek, no jest do zrobienia, jest, tylko trzeba dobry biznesplan napisać, trzeba to podeprzeć jakimiś tam cyframi i tak dalej. Pokaż cyfry, co macie, zobaczymy, co się da zrobić. Pokierował mnie do oddziału, gdzie mnie obsługiwali, do swojego kolegi. Napisaliśmy razem biznesplan, po prostu usiedliśmy przy jak to się mówi, przy balantańsie, którego ja postawiłem.
Napisaliśmy biznesplan, powiedział, co trzeba wpisać, jak trzeba wpisać, żeby to dobrze wyglądało. Pomógł mi to jakby też ubrać odpowiednio w słowa, w ramy czasowe, tak jak to będzie wyglądać. Minęło 2 miesiące. Hala była nasza. Wyobraźcie sobie, że musiałem zejść, musiałem dobrać jeszcze tam, wycudować jakieś faktury mi spłynęły od klientów. Otworzyłem linię kredytową, faktury mi spłynęły od klientów, bo musiałem mieć wkład. Tam chyba 20%, jeśli się nie mylę. 400, tak, 20%, 400 koło. Wszystkie faktury, które mi spłynęły, wpłaciłem na poczet tej pierwszej wpłaty, tak? Czyli byłem bez pieniędzy, nie miałem pieniędzy na materiał, nie miałem nic, miałem halę i tylko wizję wtedy. Znowu doszedłem, wiecie co to było? To był taki nowy początek dla mnie, bo znowu jakby startowałem z zera. Pieniądze praktycznie, któreśmy zarobili przez pierwsze te lata, które miały 3-4 lata, przez pierwsze 4 lata, któreśmy zarobili, to praktycznie wszystko poszło wtedy i startowaliśmy od zera, ale fakt, w kredycie, tak? Mieliśmy swoją halę, taką swoją, pełnoprawną. I znowu zaczął się taki moment, że dobra, no to teraz trzeba znowu pompować, no bo trzeba kupić materiały, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Oczywiście puściły mi pierwszy raz, puściły mi wodze fantazji i odwaliłem głupi numer, bo co? Bo zdecydowałem się, że wejdziemy w produkcję łodzi aluminiowych. Wyprodukowałem pierwszy kadłub aluminiowy, poznałem takiego znajomego, z którym po prostu zawiązaliśmy spółkę, zaczęliśmy produkcję i wymyśliliśmy sobie, że dobra, zrobimy łódź, żeby zdywersyfikować, wiecie, dochody, tak, na tym. Głupota totalna, bo pochłonęło to kupę kasy i czasu, trzeba było lepiej ten czas i pieniądze trzeba było zainwestować w rozwój dalszy, a nie szukać właśnie takich dodatkowych źródeł, to było po prostu bezsensowne, bo ten czas jakby, nie powiem, że straciłem, bo dużo doświadczenia zdobyłem, ale po prostu jakby koszt alternatywny wyszedł dużo większy. Mogłem zrobić w tym czasie więcej i zarobić więcej, ale no nieważne, takie lekcje też są gdzieś tam potrzebne, niezbędne. Przynajmniej zdobyłem w cholerę doświadczenia na bo umieliśmy zrobić zajebiste kadłuby. Po prostu okazało się, że było świetne. Natomiast tak, to był jeden z takich większych moich nie tyle błędów, co jakichś takich potknięć, po prostu nieplanowanych rzeczy, które zrobiłem. A zrobiłem to w takim momencie, w którym nie miałem pieniędzy, nie? I jeszcze bardziej tam pogłębiłem moment tego, jeszcze pogłębiłem to zakredytowanie. I to był właśnie ten moment, o którym też Ci powiedziałem wcześniej, że jakby na pewnych etapach i nawet nie wiedziałem, że robię błędy. Tylko te błędy mnie nie kosztowały porażki. Czyli po prostu nie poniosłem porażki. Nawet popełniając te błędy, one były na tyle nieistotne w skali działalności, że nie dostałem po dupie za to. Ale z perspektywy czasu teraz patrząc, brakowało tyle dosłownie brakowało, żeby jednak wywalić się na mordę. Kolokwialnie rzecz biorąc. Także ten fart gdzieś cały czas mi towarzyszył. I mimo wszystko jestem w czepku urodzony i będę to powtarzał na każdym możliwym kroku, że gdzieś cały czas miałem takie po prostu, jakby ktoś mnie dosłownie brokatem posypał, do tej pory się śmieją, jest taka anegdota o mnie, że jestem złotym chłopcem, bo po prostu mi się tam to wszystko gdzieś tam udawało i gdzieś tam ludzie wspominają o tym, że no, miałem farta w życiu, nie? Bardziej przypisują to stronę farta niż jakieś tam też umiejętności. Ja na początku z tym straszliwie walczyłem, to znaczy chciałem wszystkim udowodnić, nie, to ja to wszystko poukładałem, wszystko. Z czasem macham na to ręką, sam nawet mówię, tak, miałem farta, to jest po prostu nieistotne. To, co musiałem zrobić, to zrobiłem, dołożyłem ze swojej strony maksa, co się dało i zagrało. Ale potrafię też zrozumieć, właśnie patrząc na to w takim ujęciu ogólnym, że bardzo dużo rzeczy niezależnych ode mnie skleiło się w całość i dało mi to możliwość. Auto kupiłem, wyobraźcie sobie, że byłem takim idiotą, że pierwsze auto dostawcze kupiłem z Niemiec na fakturę VAT marże. No kurwa, przecież to był jakiś idiotyzm kompletny. Fakturę VAT marże, rozumiecie? Nie było na niej VAT-u wyszczególnionego, ja kupiłem fakturę VAT marże. Przyjechałem tym samochodem taki zadowolony, rzucam tą fakturę. Wyobraźcie sobie, kupiłem bez konsultacji z księgowym. Kupiłem samochód, przyjeżdżam nim z Niemiec, zadowolony, mam pierwsze auto dostawcze, rzucam mu fakturę. A księgowy mówi, ty, no ale to jest faktura VAT marże. Mówi, przecież ty nie masz na niej VAT-u wyszczególnionego, VAT-u nie odliczysz z tego, nie? No jak to? Przecież jest faktura VAT, to faktura VAT. No nie, to jest faktura VAT marże. To trzeba inaczej zaksięgować, to trzeba będzie inaczej rozliczyć wszystko. Ja mówię, aha, czyli jestem w dupę parę tysięcy złotych. No tak. Rozumiecie, to ja nie wiedziałem. Ale czy to mnie zabiło? No nie. No, zapłaciłem frycowe. Już od tamtej pory wiem.
tak to po prostu działa. Z tym, że też no, nie da się wszystkiego, dopiero się tego uczysz w boju. I ja się tak uczyłem. Doświadczenie, nie? Na wszystko się nie przygotujesz. Pytają się mnie ludzie, skąd się uczyłeś? Ja mówię, ludzie, nie miałem skąd, po prostu uczyłem się na własnych błędach. Można powiedzieć, ludzie dookoła mnie uczyli. Teraz na przykład, jakbym miał napisać biznesplan, to już bym wiedział, co mam napisać, w jakich cyfrach, w jakich ramach czasowych się poruszać, co pisać, co jest istotne, co jest nieistotne, bo już go kiedyś raz napisałem z czyjąś pomocą. Nie? Czyli właśnie to jest to. Ja na przykład wiem, że wielu rzeczy bym po prostu nie zrobił, bo gdzieś tam tylko ja szukałem tych możliwości na takiej zasadzie, że jak wiedziałem na przykład, a dobra, tu mam znajomego, tam mam znajomego, to zapytam, nie? Może on to zrobił już, może on już wie, jak to ugryźć. Wspominałeś już kilka razy o tym, że wiele błędów popełniałeś, mówiłeś o tych właśnie błędach związanych z księgowością. Zgadza się. Jakie jeszcze błędy teraz z perspektywy czasu? Coś takiego, czego osoby początkujące w biznesie mogłyby uniknąć? Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że największe błędy, które popełniłem, to było zbyt duże asekuranctwo w momentach tych, które nastąpiły już po takim większym rozwoju. Czyli ten początek był, to jest zrozumiałe, że był ostrożny, powolny i tak dalej. Potem zacząłem brać większe ryzyko na siebie i ono wypłacało, a potem utraciłem, można powiedzieć, taki instynkt zdobywcy. Czyli jest z angielskiego takie powiedzenie, które często się stosuje w startupach, fake it till make it, że ja, wyobraźcie sobie, często klient mi zadawał pytanie, czy ja jestem w stanie zrobić to czy tamto, a ja nie mam kompletnie tego pojęcia, ja tylko wiedziałem o jaki produkt mu chodzi, nie miałem kompletnie żadnego pojęcia, jak do tego podejść, a ja mówiłem, tak robimy. Ja z tym przyjeżdżałem, ojciec oczywiście za głowę łapał, mówi, co ty żeś mu znowu nagadał, cymbale, nie? Ja mówię, nieważne, zrobimy. Wyobraźcie sobie, w stodole tworzyliśmy takie konstrukcje, których żeśmy po prostu nie mieli prawa zrobić, bo po prostu to by się, no w teorii to się nie dało tego zrobić, a myśmy to robili. A potem to utraciłem ten instynkt, przestałem przejść do przodu w taki sposób, że na przykład jak były okazje, to ja już zacząłem kalkulować. Czyli nie podchodziłem do tego tak jak kiedyś, że dobra, damy sobie radę, zrobimy, na pewno uda się to zrobić, tylko trzeba to po prostu dobrze pokombinować z tym. Tylko najpierw wyciągałem kalkulator i zaczynałem liczyć, czy to aby na pewno ma sens. Czy to... I tu sam sobie kładłem do łba niepotrzebne wątpliwości. Te wątpliwości mnie hamowały, zamiast po prostu, słuchaj, skoro już zrobiłeś wcześniej, poszło tak dobrze i tak dalej, gdzie nie miałeś żadnego pojęcia, to teraz tym bardziej by to wyszło, a ja utraciłem pewność siebie. Taki właśnie instynkt i pewność siebie. Zacząłem mniej sobie ufać. Bo firma się rozwijała, wszystko szło w dobrym kierunku i ja mówię tak, kurde, ale no dobrze, wszystko fajnie, pięknie. I zacząłem sugerować się tym, co mówili ludzie, no ale wiesz, to do czasu, w pewnym momencie stracisz panowanie, to się wszystko po prostu zacznie tobie rozjeżdżać i tak dalej. Ja sobie myślę, kurde, może to już jest ten moment, może to już jest to właśnie, że ja przestaję nad tym panować, że to tak wszystko idzie dobrze, ale czy ja na pewno znam swoją rentowność, czy ja znam to... Mimo tego, że znałem, mimo tego, że Justyna mi pomagała i wiedziała, że to wszystko w dobrym kierunku idzie, przecież miałem papiery, ale straciłem zaufanie sam do siebie. I uważam, że to jest to, co przychodzi na każdym etapie. Może przyjść na początku, może przyjść w tej fazie późniejszej, albo nawet pod koniec. Kiedy jest najgorzej? Kiedy przyjdzie na początku? Ludzie zaczynają coś robić i na przykład nie idzie, prawda? I są o tyle od tego, żeby odnieść sukces i po prostu mówią sobie, nie, dobra, to po prostu nie ma sensu. Ja już odpuszczam, się do tego nie nadaję. Tracą do siebie po prostu zaufanie i pewność siebie. Wtedy, uwierzcie mi, brakuje czasami kilku tygodni, miesięcy, żeby to zażarło, i ludzie się poddają. Fajnie się Ciebie ogląda w internecie, widać drogie samochody, duży sukces biznesowy w krótkim czasie, no bo tamte 4-5 lat, gdzie już miałeś naprawdę fajne wyniki, no to nie jest długi czas. No nie jest. Jakieś zagraniczne wakacje i tak dalej, ale jaki jest koszt, jaką cenę zapłaciłeś za budowanie takiej firmy, za taki sukces? Największym kosztem zdrowie. W pewnym momencie moje wyniki zdrowotne były tragiczne, naprawdę tragiczne. Nie mówię tutaj o jakimś tam, że jak to się mówi, miałem utorowaną drogę do trumny, tylko chodziło o to, że po prostu byłem kolosalnie zaniedbany.
cholesterol, triglicerydy, to wszystko, no dramat. Wiek metaboliczny miałem o 10 lat wyższy niż z metryki. To jest pierwsza rzecz. Druga, realnie przy pierwszego syna widywałem okazyjnie. W całym okresie, jakby kiedy on dorastał, te pierwsze 5 lat, to było tak, że ja go widziałem na kolację. No wiadomo, no w weekendy gdzieś tam niedziela, bo sobotę pracowaliśmy, więc raczej niedzielę. No wiadomo, jakieś tam wyjazdy pojedyncze, weekendowe. Ale życie rodzinne, szczególnie w pierwszej fazie, to dramat. Praca po prostu była... Ja o tym mówię właśnie z perspektywy teraz, że teraz łapię ten balans, ale to jest niejako spłata kredytu, który zaciągnąłem wtedy wobec i swoich dzieci, i swojej żony, i też wobec swojego zdrowia. Bo ona wtedy się zajmowała wszystkim. Zajmowała się dziećmi, zajmowała się domem, zajmowała się pomocą mi w firmie, tak, żebym ja mógł się skupić tylko na firmie. Nie mieliśmy czasu praktycznie na nic. Ja latałem na wakacje raz w roku na 7 dni. Po prostu. I to było i tak z takim ten, że jak siedziałem czy to w Turcji, czy w Egipcie, to oczywiście z telefonem, bo trzeba załatwić to, bo trzeba załatwić tamto. Ja nie miałem ludzi takich, którym mógłbym przekazać w 100% zarządzanie jeszcze wtedy, nie? I więc całe to i tak się skupiało jakby to zarządzanie na mnie. I nawet jak byłem poza, to musiałem tym wszystkim gdzieś tam sterować zdalnie. Więc to są dwa największe jakby takie koszty, które musiałem ponieść. Je się teraz dało w odpowiednim momencie, nie wiem jak to powiedzieć, ale spłacić. No bo ze zdrowiem wyszedłem na prostą bardzo mocno przez ostatnie 2 lata praktycznie. 1,5 roku na pewno, może 2 lata można tak liczyć. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to tak od już dobrych 4-5 lat staram się, żeby mieć więcej czasu na spędzanie takiego kompletnie jakby luźnych, dosłownie. Wyjeżdżamy gdzieś i ja nie pracuję w ogóle. Odcinam się kompletnie. Zostawiam wszystko w rękach tutaj chłopaków. Ja tam tylko dostaję na WhatsApp jakieś raporty, czy jak już naprawdę sytuacja podrąkowa, ale nawet tak jak ostatni wyjazd, to jest po prostu kompletny luz. Spędzamy czas na zasadzie takiej, że po prostu jeździmy, zwiedzamy, spędzamy czas ze sobą, żebym jak najwięcej staram się odzyskać tego, co straciłem po prostu wtedy pracując po kilkanaście godzin na dobę, ze względu na to, że no mówię, musiałem rano wstać, pójść załatwić to, tamto, siamto, urzędy, nie urzędy, potem gdzieś tam na produkcję zajrzeć, coś, później zorganizować materiały, przewieźć i w nocy ruszałem do klientów. Dlaczego? Dlatego, że jak miałem 800 km, to ruszałem druga w nocy, pierwsza w nocy. Jechałem, jak jechałem osobówką, no to fajnie, bo jeszcze można było się wyspać. Jak jechałem dostawczym, bo często jechałem dostawczym z próbkami albo z towarem, no to było spanie w trasie też, w busie, nie? Po prostu. I to było tak, że startowałem, ile razy ja startowałem o 10 wieczorem po to, żeby ujechać tam, nie wiem, 400 km, miałem 800 albo 900 do zrobienia, to 400 km ujeżdżałem, kładłem się spać na 3-4 godziny, żeby nie być zombie. Rano wstawałem, dojeżdżałem resztę trasy z klientem, wydanie towaru, przegadanie jakiegoś tam feedbacku, co, jak, czy wszystko ok, się w samochód. 18, 19, 20 wieczorem, powrót, ja mówię, kolacja z dziećmi i byłem tak wyrypany, że do spania i 5 rano pobudka do roboty, bo już dzień produkcyjny, nie? Tam czasami pospałem do 7, no to maks. No do dzisiaj mi to zostało, nawet w weekendy nie potrafię pospać dłużej niż 6:37. Rzadko sypiam dłużej niż 7 rano. Czy patrząc teraz, wiedząc o tym koszcie, czy teraz tak samo byś budował firmę, czy podszedłbyś do tego jakoś inaczej? Ja wiem, że to się teraz łatwo gada, nie? Wtedy było to ciężko zrobić, nie dało rady inaczej, ale czy jednak próbowałbyś gdzieś tam łapać bardziej jakąś równowagę, czy uważasz, że po prostu to była cena, którą trzeba było zapłacić i nie dało się inaczej? Powiem dwojako, odpowiem. To cena, którą trzeba było zapłacić, natomiast można było ją skrócić. Nie trzeba było ją płacić aż tak w długim okresie czasu, czyli ja nie musiałem ciągnąć tego wszystkiego przez taki okres. Ja już powinienem wcześniej zacząć delegować zadania na ludzi. Miałem taki okres, że wszystko myślałem,
To jest to, co powiedziałem. To była taka nie sinusoida, tylko był w tym momencie pik. Ja zaczynałem nie wiedząc nic. Potem zacząłem zdobywać tą wiedzę. W pewnym momencie poczułem się, ja wiem wszystko, ja jestem najlepszy, jestem alfą i omegą, nikt mi nie podskoczy. Nikt nie będzie lepiej wiedział, jak wyprodukować, co zrobić, gdzie zrobić, jak. Wszystko musiało przejść przeze mnie. Wszystko. Absolutnie wszystko musiało wylądować na moim biurku, żebym ja to mógł zaakceptować. To jest pułapka mikrozarządzania. Musiałem po prostu wszystko zrobić. Bo się czułem, że ja, nikt tego za mnie lepiej nie zrobi. I to był ten właśnie pik, to znaczy ja musiałem wszystko pojechać do klienta, odwieźć towar, zawieźć to, przywieźć wszystko, żeby wszystko mieć pod kontrolą. Czy to było dobre? Z jednej strony tak. Mówię tu szczególnie o kontakcie z klientami, bo miałem go perfekcyjnego i wiedziałem wszystko, co się dzieje, tak? Miałem pełny feedback. Ale z drugiej strony ja powinienem zacząć już delegować swoje obowiązki innym ludziom, których już miałem w firmie, tak? Tylko po prostu trzeba było tych kierowników stworzyć szybciej kierownikami niż później. Ja po prostu za późno wszedłem na ten etap, że zacząłem delegować te obowiązki. To był ten moment, w którym zacząłem tracić do siebie właśnie jakby zaufanie. Zacząłem tracić do siebie zaufanie i stwierdziłem, kurde, może jednak warto innym ludziom dać szansę, bo wciąż oni już tu długo pracują, oni mogą lepiej ode mnie wiedzieć, co zrobić z tym, co zrobić tam. Tym bardziej, że oni już mi dawali sygnały. Ja im pozwalałem na pewne zmiany, to wszystko, ale mimo wszystko zawsze musiałem gdzieś to tam przyklepać, nie? Z namaszczeniem. A w pewnym momencie powiedziałem, dobra, pas. Ja odpuszczam to, odpuszczam tamto i stopniowo zacząłem odpuszczać. A co się okazało? Oni, przejmując ode mnie te obowiązki, zaczęli to robić lepiej, wydajniej. I ja wtedy zacząłem mówić, kurde, przecież to wystarczyło zrobić szybciej. Wystarczyło troszkę wcześniej zaufać im, odpuścić właśnie to i przestać myśleć, że jestem tam. I wtedy zaczął się taki zjazd, mówię, kurwa, może więcej takich decyzji było błędnych, może ja tu popełniłem tam. I to, co ci powiedziałem, że ten spadek zaufania do siebie był bardzo gwałtowny. To był taki pik i potem nagle zjazd. Więc ja stwierdziłem, dobra, trzeba to sobie wszystko jeszcze raz poukładać. Przyszły te COVID-y, przyszło to wszystko. Wyobraź sobie, że ja miałem takie możliwości rozwoju wtedy, naprawdę do wykorzystania. Wykorzystałem z nich 75%, bo byłem zbyt asekurancki. Przestałem myśleć, nie było u mnie już tego instynktu, bo stwierdziłem, dobra, to ja teraz troszeczkę jednak przyhamuję, troszkę zwolnię. A trzeba było to zrobić właśnie w taki sposób, żeby wziąć na siebie tylko kwestie związane stricte z takim rozwojem, z taką wizją, z tym parciem we właściwym kierunku, natomiast to wykonawstwo, takie mikro, tych rzeczy najistotniejszych, najważniejszych, zostawić swoim ludziom, bo oni to zrobili perfekcyjnie. I właśnie do tego zmierzam, że jakby bardzo ważne jest przy budowaniu firmy, jeżeli już macie tych ludzi, to cały czas nie tyle budowanie, co po prostu dbanie o tą relację z tymi ludźmi, bo mam taki kręgosłup firmy, który ze mną jest naprawdę już od wielu, wielu lat. Oni startowali ze mną dosłownie od pił, czyli pracowanie ze mną na pile, przez spawanie, bo ja też sam spawałem z chłopakami i tak dalej, montowanie tego wszystkiego do kupy. Aż teraz są ze mną, siedzą i są kierownikami konkretnych działów, są szefami. Przeszli całą drogę, od początku do końca. Ale ja wiem, że oni doskonale zdają sobie sprawę, co jest tu, co jest tam, wszystko. I są lepsi ode mnie w wielu aspektach, naprawdę. Naprawdę są lepsi. Nie ma co z tym nawet polemizować. Tak jak niektórzy planują produkcję i procesy pozmieniali, to ja nie byłbym w stanie nawet tego zrobić w 60-70%. I uważam, że właśnie mogłem wcześniej dać im szansę się wykazać. Zrobiłem to troszkę później. To było i tak uważam, to już dawno było, ale to jakby ja z takiej perspektywy mogę ocenić, że tak. Ale no, umówmy się. Ja teraz się tym bardzo często dzielę, tym powiedzeniem, że analiza wsteczna zawsze skuteczna i łatwo jest powiedzieć, co bym zmienił z perspektywy właśnie teraz czasu przy tak dużym przedsiębiorstwie. Ale umówmy się, nie każdy będzie miał taką szansę jak ja, żeby mieć 80 czy 100 ludzi i spokojnie nimi rozdysponować pomiędzy nich pracę. Czasami tą pracę po prostu trzeba, ona się skupia na tobie i musisz to zrobić, bo nie masz szans oddelegować dopiero jak sobie wychowasz tego człowieka. Nie? Trzeba wyjść, no bo wielu przedsiębiorców ma tych ludzi, ale dalej myśli, że musi. To nie, to właśnie ja uważam, że ja to zrobiłem troszkę za późno, bo ja już ich miałem, ja już mogłem, tylko ja byłem zbyt zapatrzony, nawet nie w siebie, tylko zbyt zapatrzony daleko, w jakieś tam dalekosiężne plany, nie widząc, że tu już dosłownie pod nogami mam taki, jak to się mówi, kłody mi leżą i zaraz się o nie po prostu wypierdzielę. Przekazałem to ludziom, kłody zniknęły.
ale ja wtedy zamiast dalej patrzeć daleko, nagle zacząłem patrzeć pod nogi. Bo utraciłem ten taki właśnie stan, że trzeba wtedy... Rozprężyłem się i stwierdziłem, dobra, jest dobrze jak jest, może trzeba trochę zwolnić, może za bardzo stan. I uważam, że trochę za bardzo zaciągnąłem hamulec ręczny, ale zawsze mówię, łatwo się mówi z perspektywy kolejnych 2 czy 3 lat. Wykorzystałem swoją szansę w 75-80%, okej, 20% można było dociągnąć, no, po prostu miałbym trochę więcej pieniędzy, może miałbym... Co? 1-2 auta więcej. To nie ma znaczenia w tej chwili, żeby się katować tym, że nie zrobiłem tego czy tamtego. Natomiast bardzo, naprawdę bardzo istotne jest odpowiednie rozłożenie nacisków w zarządzaniu na swoich ludzi. Bardzo. I to pomaga. Naprawdę pomaga. Tylko trzeba umieć sobie powiedzieć samemu sobie, że nie jesteś najmądrzejszy i nie jesteś najlepszy. To jest bardzo ciężko. Niektórzy naprawdę mają przekonanie o swojej boskiej cząstce, że to oni są cudotwórcami, oni stworzyli ten biznes i nikt inny lepiej tego od nich nie zrobi. Tutaj stawiamy kropkę, a jeżeli chcielibyście posłuchać dalej, co Szymon jeszcze ma do opowiedzenia, zobaczyć co działo się dalej już na jego magazynie, zobaczyć też sceny, które widzieliśmy z tej części filmu, no to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, no i dalsza część, myślę, ukaże się w drugiej części. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych materiałach.